To, że porozumienie jest możliwe, jest faktem. Najlepszym tego dowodem jest podpisane porozumienie z Solidarnością Oświatową wczoraj, mówił na antenie radiowej Trójki Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Z danych przekazanych przez kuratoria do godziny 12 wynika, że do strajku przystąpiło 48,5% szkół i placówek. Beata Szydło apeluje do organizatorów protestu, Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych, o dalsze rozmowy. Wicepremier podkreśliła, że trzeba zagwarantować spokojny przebieg egzaminów dla młodzieży i uczniów. Z mojego doświadczenia wynika, że to nie było jeszcze ostatnie spotkanie, ponieważ obie strony mają swoje argumenty i obie strony negocjowały w bardzo kulturalny sposób i jest ta przestrzeń do podpisania porozumienia. Zarówno strona związkowa, jak i strona rządowa są w trudnej sytuacji, bo jedni oczekują podwyżek i już dzisiaj jest strajk. Druga strona miała też propozycje, jedna i druga miały po trzy, ale jednak strony nie spotkały się jeszcze w punkcie, w którym można by było dla dwóch central związkowych podpisać porozumienie, mówiła Dorota Gardias. Od dziecka po osobę starszą wszyscy wiedzą, że nauczyciele powinni lepiej zarabiać. Strona rządowa również to wie, natomiast jeszcze strony nie spotkały się, dodał. Michał Dworczyk zauważył, że konsensus jest możliwy, czego dowodem ma być porozumienie podpisane z jednym ze związków. My jesteśmy cały czas otwarci na dialog. Zresztą w ten sposób się rozstaliśmy wczoraj późnym wieczorem. Premier Beata Szydło prosiła o to, żebyśmy do tych rozmów wrócili, jak tylko strona tych dwóch central związkowych będzie do tego gotowa. To, że porozumienie jest możliwe, jest faktem. Najlepszym tego dowodem jest podpisane porozumienie z Solidarnością Oświatową wczoraj, które wszystkim nauczycielom, niezależnie od ich przynależności związkowej lub niezwiązkowej, przynosi bardzo konkretne i wymierne korzyści, zaznaczył polityk. Zapraszamy do wysłuchania całej audycji.